Jezu, daj nam łaskę pokory, cichości i cierpliwości, abyśmy potrafili znosić siebie nawzajem z miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Maryjo, prosimy Ciebie o dar poznania, abyśmy potrafili rozpoznać nasze powołanie i z godnością wypełniać je w naszym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jedyny Boże, pomóż nam otworzyć nasze serca, dusze i umysły, aby Twoja łaska i moc działała w nas i przez nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duchu Święty, prosimy Cię o Twoje dary. Dar mądrości, rozumu, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, udziel nam łaski głoszenia i życia Słowem Bożym. I tam, gdzie nas posyłasz, napełniaj nas swoim Duchem, abyśmy byli żywymi dawcami Twojej miłosiernej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę w czyściu cierpiące, za osoby, za które nikt się nie modli i za nawrócenie i przemianę myślenia osób niewierzących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dzieci, współmarzonków. Prośmy o jedność. Abyśmy wnosili pokój, dawali sobie pokój, przebaczenie, zgodę, która łączy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy też za wszystkich chorych, doświadczanych w cierpieniu, w niezrozumieniu, w odrzuceniu, w swoich chorobach. Prośmy, aby Maryja, przynosząca ulgę, przynosząca uzdrowienie, dawała ukojenie w tych trudnych chwilach dla tych, którzy właśnie są zostawieni w swoich chorobach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy też, aby młodzi szukający swojej drugiej połówki, żony, męża, znaleźli ją, aby była to miłość dojrzała, pełna, przynosząca i dająca życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za nas. Oto byśmy byli cisi i pokorni na wzór Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Boga i Zbawcy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, który szczególnie troszczy się o tych, którzy się źle mają, wielbimy Ciebie, odnajdując Twoją troskę w naszych słabościach. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.